Mam dwa świadectwa, właściwie wydarzenia z mojego życia, które wierzę, że są wskazówką dla Kościoła. Pierwsze, ostatnio w tym tygodniu miałam przywilej być świadkiem Chrystusa na rozprawie sądowej, a na rozprawie karnej. Byłam świadkiem obrony człowieka, który jest narodzony z Bożego Ducha. I stanęłam tam, nie wiem, jak, czy wiecie, w ogóle ja byłam pierwszy raz na takim zdarzeniu, pierwszy raz w takiej przestrzeni. Stoisz, jest taka malutka mówniczka, twoje słowa są nagłaśniane, są stenetpisowane, cały czas stenotypistka notuje wszystko. Po twojej lewej stronie jest oskarżyciel, po twojej prawej stronie jest obrońca i jest sędzia. I każde twoje słowo jest zapisywane. Każde twoje słowo tak naprawdę wypowiadasz do sędziego, nawet jeżeli zada ci pytanie obrona bądź oskarżyciel. Do każdego słowa, które wypowiesz, oskarżyciel może się doczepić. Do każdego słowa, do każdej mielizny, którą wypowiesz, może się doczepić. Na tej rozprawie oskarżyciel nie zadał mi żadnego pytania. A sędzia mi nie przerwał nawet wtedy, kiedy pozornie nie odpowiadałam na pytanie wprost, tylko rysowałam całą perspektywę, żeby bardziej przybliżyć to, o czym chciałam powiedzieć. To jest świadectwo, że po prostu możemy oskarżeniu zamknąć usta. Ale z drugiej strony, jak przyszłam z tej rozprawy, zdałam sobie sprawę z tego, że każde nasze słowo jest poddawane czemuś takiemu, czego doświadczyłam na tej sali rozpraw. Tak naprawdę każde nasze słowo jest rejestrowane. Na każde nasze słowo oskarżyciel może się doczepić. I każde nasze słowo też może zbudować ciało Chrystusa, które ja reprezentowałam i które ja broniłam. I tak naprawdę, ilekroć ja mówię do kogokolwiek, to ja mówię do wysokiego sądu, to ja mówię do Boga. Ja tam nie mogłam rozmawiać z obrońcą, nawet jak on mi zadawał pytania. Ja musiałam się patrzeć na sędziego i ja musiałam mu odpowiadać sędziemu. I to jest słowo napomnienia do nas, że mamy z takim drżeniem w ogóle uwalniać słowa w naszym życiu. Czy do naszego życia, czy do życia innych ludzi, czy do otoczenia, które w ogóle widzimy.